Świat, którego już nie ma. Krakowski Kazimierz, dzielnica żydowska, wspomnienia fotograficzne z lat 1870-1988. To wystawa prac Stanisława Markowskiego przywołująca klimat przedwojennego żydowskiego Kazimierza i tego już opuszczonego przez jego rodowitych mieszkańców z lat 80. O tym, jak bywało niegdyś na Kazimierzu, można się przekonać w podgórskim domu fotografii przy ulicy Limanowskiego. Marta Mastyło. Przedwojenny żydowski świat zachowany jedynie na XIX-wiecznych fotografiach i zdjęcia autorstwa Stanisława Markowskiego. Tym razem to miejsce sprzed 30 lat. Opuszczone, rażące nieobecnością, którą się tu wszędzie czuje. Takiego Kazimierza już nie ma. I on jakby traci trochę tego ducha, którego ja czułem. To znaczy ten Kraków lat 80. on był jeszcze taki trochę jak przed wojną. Bez co prawda ludzi, tylko przyjeżdżali Hasydzi. Z Izraela, bądź nawet w większości ze Stanów Zjednoczonych, z Pejsami, w Myckach. Tego Kazimierza, który kiedyś był i tej społeczności już nigdy nie będzie. Ale trzeba się cieszyć, że ktoś między innymi to pokazał. Stanisław Markowski, który na nowo odkrył stare fotografie i dzieli się z nami swoją refleksją na temat tego miejsca, zadedykował wystawę wszystkim Żydom polskim, po których ślady giną powoli lub już zaginęły. Marta Mastyło, Kronika.